dzień. I tutaj nie włączając oświetlenia w busie, chciałem wam pokazać, ile normalnie daje światła takie okno. O, proszę bardzo. Taki widok za okna. No i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania kolejnego vloga z wyprawy w moim kamperze po Sardynii. Lecimy z odcinkiem. W poprzednim odcinku widzieliście te dwa nurkowania pod rząd. No i 3/4. No waży to spokojnie z 3, może 3,5 kg. Także jak tak dalej pójdzie, to ja pół tony do Polski przywiozę łowiu. A jeżeli chodzi o zawartość witaminy C w takiej papryce zielonej, to jest na trzecim miejscu. Najwięcej witaminy C jest w papryce żółtej, później jest w czerwonej, a na końcu w takiej zielonej. Śniadanko już się robi. Jeżeli chodzi o okno dachowe, Andrzej z kanału Majowanie w jakimś tam odcinku powiedział, że no jest to taki must have w kamperze i że używałem bardzo dużo. No ja tak przed budową kampera mówię, kurde, no dobra, tyle osób poleca to okno, Andrzej mówi, że warto. No i powiem wam, cholernie warto. To okno chodzi u mnie 24 na dobę. Powiedzmy, w każdym czasie, kiedy jestem w ciągu dnia w busie, to włączam okno dachowe, otwieram sobie w zależności jak jest wiatr, więcej bądź mniej tego okna i mam tutaj piękny przewiew, jest naprawdę przyjemnie w tej przestrzeni. Czasami jeszcze otwieram to okno, ale że gdzieś zapodziałem moskitierę, no to teraz wiecie, komary się zaczynają i nie chcę, żeby tu wleciały. O, mam sąsiada, chyba w nocy podjechał albo z samego rana. Śniadanko smacznego. A tam patrzcie, jaki kierowca niezadowolony przyjechał. No i dobra, pianka podeschła. Ludzi dużo jak na poniedziałek. Pakuję tutaj i lecę na kolejną plażę. 2,2 km i tutaj jest Brandici, Cala Brandici Beach. No i dojeżdżam taką drogą z dziurami dość sporymi. Bardzo wolno się jedzie. Cala Brandici, jadę na tą plażę, a później jest plaża Luinposto. Także zobaczę, jak na Cali Brandici coś wyjdzie, to potem skieruję się na Luinposto. A i dupa, 2,35 zrobili, także w ogóle nie da się na ten główny parking nawet kamperem podjechać. No trudno. No to będziecie wiedzieć. Cala Brandici, Beach Stabilimento, Spiaggia di Luinposto. No tutaj nie wiedziecie kamperem. Jadę teraz na Spiaggia della Marina di Puntaldia. 6,4 km. W ogóle tutaj na Sardynii są takie plaże, gdzie jest sporo osób w sezonie, ale nie ma możliwości dojazdu, że trzeba iść na przykład 3 km przez góry i tylko od strony morza. Ludzie sobie łódkami czy jachtami przypływają, albo robią po prostu całą dniową wycieczkę. I taka plaża, to by był fajny punkt zaczepienia. No ale dla mnie nierealne byłoby iść z całym osprzętem przez góry, bo to nawet nie chodzi, wiecie, może fizycznie dałbym radę te 40 kg zanieść taki kawał w dwie strony, ale bardziej chodzi o to, że po nurkowaniu, przy tym zmęczeniu, chodzenie po skałach w mokrych butach, no to jeden nieostrożny, nieuważny krok, no i po blucznemu czy po detektorze, także no, w przyszłości trzeba by pomyśleć nad jakimś pontonem i podpływać na takie plażeczki. Dzisiaj fajna pogoda, tak delikatny wiaterek, ale jest ciepło, ale nie ma takiego słońca palącego. Także do poszukiwań jest to super opcja. Ale ładne domki. No i dobra, tutaj prawie nikogo nie ma na parkingu. Dosłownie 3 auta, są toalety i jest Puntaldia, ingresso alla spiaggia. Nie można prawie nic robić na tej plaży. Bardzo, bardzo ładne miejsce. Idziemy zobaczyć plażę. Jak widzicie, plaża bardzo ładna i duża, ale niestety warunki troszeczkę przekreślają nurkowanie z blucznemo w tym miejscu. Tutaj jest ta spiaggia. No niestety jak widzieliście, bardzo mocno wieje. Także na takim otwartym morzu nie ma co szukać. Jadę tutaj, Spiaggia Isuledda. Tu jest parking. I zobaczę, jak tam warunki. No najwyżej przeczekam, bo bez sensu jeździć nie wiadomo jak daleko, jak będą cały dzień takie warunki. Ale jak to miejsce jest zadbane,
ani papierka na ulicy. Wszystko przestrzyżone. Domki pomalowane. No, wygląda to naprawdę chyba jedna z ładniejszych miejscowości, w jakich byłem tutaj na Sardynii. No robi wrażenie. Robi wrażenie, tak jakby oddzielne takie, wiecie. No widać, że to po prostu mieszkańcy i gmina dba niesamowicie. Tu z głównej drogi jest taki stromy zjazd. No i na dole jest parking, już widać plażę w oddali. Ale tu wąsko. Jak dwa auta by wyjeżdżały, jeden wyjeżdża, drugi wjeżdża, to nie wiem, czy by się zmieściły. Nie ma za dużo miejsca, tutaj na chwilę zostawiam auto. No i tu już widzę plażę, idziemy obczaić. Kolejna plaża, bardzo, bardzo ładna, ale no ja nie będę nurkował, jak są fale, bo nie daj Boże, Bluetooth się przewróci i wiecie, nieciekawa sytuacja, dlatego kolejną plażę odpuszczam. No tak, tam było krzywo, do kitu miejsce na van life, także no co, jadę na inną plażę. Na Sardynii jest to fajne, że mam 2 km do kolejnej plaży. O, patrzcie, jak ekstra wygląda ta plaża z góry. O, plażę już chyba powoli widzę. Magia internetu dzisiejszych czasów, że sobie czytam opinię Google i tam ludzie się wypowiadają, że przy tej plaży jest bezpłatny parking, co jest rzadkością na Sardynii i tak dalej, że obozowicze zatrzymują się na noc. I dla mnie perfekt. Oj, tu mnie wieje, o kurde, ale ekstra. No i tak, dobra. Nie ma co kombinować, to zostawiam auto. Jest plaża, miejsce na van life idealne. Idę zobaczyć, bo to są dwie czy trzy. To jest ta plaża. Nie wieje, także będę mógł tu z Bluetoothem spokojnie zanurkować. No kawałek będę miał. Tam mam jeszcze wcześniej jedną małą plażę. Są to dużo mniej popularne plaże i dużo mniej osób. Ale może tutaj poszukiwacze po prostu taką ominęli. Idę, bo tu jeszcze jest takie ciężkie dość przejście. I jest jeszcze jedna plażeczka. O, plaża numer 1, plaża numer 2. I to przejście mi się bardzo podoba. No z Blue Trinemo na pewno bym nie skakał po tych skałach, ale jak przyjdę tu szukać, pewnie tu będzie dość głęboko, można by tu podpłynąć, bo miejsce ekstra. Woda kryształ i tu na pewno dużo ludzi przychodzi, no bo to jest taki zaułek, zobaczcie, macie drzewka, macie niedużą plażę, tu kilka osób dosłownie może przyjść, ale tu widzę pryta privata i siatka rozwalona i widać ewidentnie albo wyżłobione przez wodę, albo tędy ludzie przechodzą przez tą siatkę. Jest prawdopodobne, że no bo jakby się tak wygięła ta siatka, nie? Także pewnie miejscowi wiedzą, przychodzą, no bo dla takiego fajnego zakątka prywatnego, gdzie wiecie, wkładziecie się i macie małą plażę dla siebie, myślę, że warto. Także mam dzisiaj co robić, plan numer 1, ponieważ główna plaża, główna oznaczona jest ta tutaj za winklem, także najpierw sprawdzę tamtą, jeżeli cokolwiek będzie rokowało, no to później jeszcze tą i tamtą, bo jak tu będzie wychodziło, no to w zależności ile sygnałów, to najwyżej sobie dopłynę do tego miejsca i tutaj też przeszukam. Także plan jest i fajnie, że na takim morzu udało się znaleźć taką zatoczkę, gdzie jestem w stanie poszukiwać. A jeszcze tak, moi drodzy, ten odcinek nagrywam dzień po dniu, kiedy widzieliście poprzedni odcinek, chyba 2 dni temu, bo co drugi dzień teraz dodaję odcinki, gdzie nurkowałem 2 razy z rzędu i powiem wam, plecy trochę bolą, ręce trochę bolą, ale no czuję taki niedosyt, wreszcie organizm się przyzwyczaił. No dzisiaj nie będę przesadzał, dzisiaj to jedno nurkowanie i będzie więcej van life'u. Auto sobie ogarnę, ale tak się cieszę, że już mogę nurkować po 3 godziny, bo no tak się śmiejemy, ale dla mnie nie każda osoba w ogóle może nurkować. Ja mam także z tym ciśnieniem. No różnie bywało, na początku jakieś bóle głowy, tam w środku, wiecie, tak przeszywający, taki kłujący ból. No i musiałem
się przyzwyczaić do tego typu aktywności? No bo wiecie, no 32 lata nie nurkowałem, nagle zacząłem i organizm, kurde, co się dzieje. Także cieszę się, że organizm to zwalczył, jest przygotowany na nurkowanie. No i teraz tylko kwestia, kiedy będą te skarby. Tu zobaczcie, gdzie linia kamieni, ile tego takiego dziadostwa naniosło. Tylko teraz mnie to najbardziej ciekawi jedna rzecz. Tego dziadostwa jest tutaj tyle, a dlaczego w wodzie tego nie ma? Tylko tu jest odcięcie. Czy to fale po prostu tak tutaj zasuwają? No ale w takiej zatoce to widzicie, że tych fal prawie nie ma. Ciekawa sprawa. Czy był szczon po prostu jaszczu, były fale i wyrzuciło to dziadostwo i tak sobie leży. Okej, włożyłem nową baterię do Blue 3 Nemo. Ładuję tą. Jak ta się naładuje na full, no to wtedy idę nurkować. Normalnie zgubiłem rękawiczkę ostatnio. Zawiesiłem na klamce i odjechałem. Także wykorzystuję teraz te saek, których jeszcze nie korzystałem, tylko na lewą dłoń do grzebania w morzu, bo prawa trzyma detektor, także tutaj nie potrzebuję. Okej, powoli się szykuję. Zobaczcie. Jedno, drugie. Cztery auta. W sezonie jest tu wypełniony parking po brzegi. Dobrze, standardowo widzimy się pod wodą. Podsumowanko, trzy kawałki łowiu, 1 euro zajechane kosmicznie, no i 2 takie odłódki z nierdzewki. No, moim zdaniem było przeszukiwane na 100% to kąpielisko. No i wiadomo, że w takim małym tych fantów dogubionych z roku na rok nie przybywa tyle, co na popularnych plażach. Szybka mała bułeczka z szynką prosciutto. No i trzeba do wieczora poczekać, aż przestanie wiać i jechać na kolejną plażę. Takie coś. Jemy, jemy. Meksykańska zupa. Zupy świata. Zobaczymy, jak to smakuje. Po obiedzie postanowiłem przejść się na spacer, żeby pokazać Wam kilka ładnych ujęć. Zapraszam do oglądania.
prawie cały słoik poszedł mi w 40 dni. Słoik kawy oczywiście, dlatego czas rozpakować. Tu są dwie po 250 gramów i wsypać nową. Kolejny dzień, już wczoraj przygotowałem kawę, cukier, mleko. Za oknem taki widok, pogoda piękna, szybka kawa, ile chcę szukać. A i wezmę jednego rogalika. Te rogaliki 9 sztuk z czekoladą kupiłem bodajże za 1,7 euro, także no wychodzi mniej niż złotówka za rogalika, a jest naprawdę taki masywny, spoko i bardzo dobry. Salve, un caffè con latte, un cornetto, per favore. Może do poszukiwań możliwe. Więcej kamperów jeszcze dzisiaj z rana. No i co, miejsce idealne na van life. Będę zbierał teraz wam pineski i lokalizację i pod koniec wyprawy wrzucę wam w odcinku, żebyście wiedzieli wszystkie miejsca, gdzie byłem na van life, gdzie są darmowe na Sycylii, na Sardynii. No zawsze się to przyda. Dobra, lecimy na plażę. Okej, okay, do plaży mam 7,5 km, 12 minut, widzimy się na miejscu. No i znowu te widoki z rana. No i tak, tutaj jest gigantyczny parking i spiaggia Ottolu. Ottolu trochę wieje, ale nie wieje tak, żeby nie dało się nurkować z blocznemo. Także już przejdę się, pokażę wam póki co tak plażę. Elegancko, wielka ta plaża. No ekstra. Sami widzicie jaki teren. No i nawet jak szukali, to nie przeszukali na 100% idealnie. No i dobra, w takich warunkach dam radę poszukiwać bez problemu. Tak zaparkowałem, żeby później, no wiecie, nie na piachu, nie na trawie, tylko żeby się rozbierać już bezpośrednio na betonie. Ładuję butelkę wody, żeby się opłukać po wyjściu. No to co, widzimy się jak zawsze pod wodą. No dobrze, były to bez wątpienia najtrudniejsze warunki, w jakich nurkowałem. Mało co było widać, fale, takie sobie to wszystko, ale przyjemnie się nurkowało jak zawsze. Lecimy z podsumowaniem, a podsumowanie wygląda właśnie w ten sposób. 2, 4, 6 kawałków ołowiu. To też jest ołów, ciekawe. Taki kapelusik ołowiany. Ten mi się najbardziej podoba. Ile on ma? 150 gramów. 2, 4, 6, 7, 70 euro. Także z tego wyniku jestem zadowolony. Szkoda, że praktycznie bez biżuterii. Tutaj jest moneta 500 lirów. Zobaczcie jak jest zjechana. Jak może ją strawiło praktycznie w 3/4.
I tutaj jest taka coś a la różyczka. Możliwe, że to jest łebek od pierścionka, że pierścionek już cały skasztaniał i się rozpadł, utlenił i że został sam ten wierzchołek pierścionka. Będę musiał to oczyścić, może to jest sreberko. Także tyle. Powolutku, pomalutku, nie spieszę się. Plaże mniej popularne, plaże bardziej popularne, aż w końcu przyjdzie taki dzień, kiedy nawyciągam. Na razie, no, czerpię przyjemność niesamowitą z nurkowania, a każdy taki sygnał, to możecie uwierzyć, ale pod wodą, no to już wyobrażacie sobie sygnety, łańcuchy i tak dalej. No wiadomo, jest jak jest, nie ma co narzekać. Teraz jadę Cala Cupetti. Zobaczcie, duży parking, na dziko, bezpłatny, ładna plaża, dużo ludzi i tam spędzę większość dnia. Naładuję baterię do Bluetooth, odpocznę i wieczorem jeszcze raz poszukam. Zjazd na plaży już mi się podoba. Tylko czytałem w opiniach Google, że tam trochę nierówno. Ciężko znaleźć miejsce, żeby było równo, ale myślę, że nie będzie problemu. Następnie skręć w prawo. Już dojeżdżam. O, widzę już jeden kamper. No fajny parking. No i elegancko. Tak sobie stanąłem, żeby mieć widok od razu tutaj przez okienko na morze. Trochę wieje, ale plaża piękna. Będę tutaj szukał, ale troszeczkę później. No i gitara. Z tej strony będę miał taki widok, a ze strony drugiej taki. Jeżeli chodzi o śniadanie, no nie ma tu żadnego jakiegoś fajnego sklepu. Także zjadam to, co mam, czyli grzanki i ser. Roztapiam na patelni i wyleję na te grzanki. Będą takie grzanki z serem po prostu. Nawet całkiem niezła ta grzanka. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się w kolejnych. A jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę i komentarz. Na razie, siemanko!